Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązać problem z składającym się lusterkiem w Audi A4 B8. Za chwilę Wam pokażę, co się dzieje. Lusterko obraca się, nie blokuje się w pozycji właściwej, więc za chwilę zabiorę się za naprawę tego. Oraz drugi problem to odklejające się lusterko przy większych prędkościach powyżej 100 km na godzinę, więc wkład lusterka możliwe, że już się ledwo trzyma, też to sprawdzimy. Robię tak, że montuję przyssawkę na środku i wtedy to ciągnę. Tutaj można sobie jeszcze czymś podważyć i powinno wyjść. Po rozebraniu obudowy lusterka musimy dostać się tam do tego bolczyka, więc musimy ściągnąć to zabezpieczenie, które trzyma nam tą sprężynę i wtedy możemy to ściągnąć. Jeżeli będziecie ściągać to zabezpieczenie, uważajcie, żeby Wam sprężyna nie wyszczeliła i później jest bardzo trudno założyć z powrotem tą sprężynę, tak więc przyda Wam się druga osoba, żeby później to złożyć. Tutaj mamy ogranicznik, który zatrzymuje się z dwóch stron, czyli przy maksymalnym rozłożeniu, złożeniu lusterka. A tutaj właśnie ten srebrny, to jest ten bolczyk, który się zawiesza, nie wysuwa się, przez co właśnie lusterko się rozkłada dalej. Pilniczek, który trzyma się na 4 torksy 10 i w nim jest ten bolec właśnie tutaj. Za chwilę to sobie przeczyszczę, przesmaruję WD-40 i zobaczymy. Jak zdążyliście zauważyć przed momentem, ten bolczyk był schowany. Tutaj go wypchałem pineską. Teraz go przeczyszczę, przesmaruję i będę składał wszystko. Tak wygląda ten bolczyk. Teraz go sobie przeczyszczę. Przeczyszczę jeszcze gniazdo. No i będę to składał. Przed ściągnięciem tego zabezpieczenia musicie uzbroić się w jakiś ściągacz do tej sprężyny czy coś takiego, bo później to jest ciężko z powrotem założyć. Ja na razie się męczę, nie mam żadnego ściągacza. Robię to trytytkami, ale jest ciężko, więc takie ostrzeżenie małe. Tak lusterko się trzymało. Na autostradzie przy przebiegach, przy prędkościach powyżej 100 km tak chodziło, wibrowało.
więc od razu to odkleję i przykleję na taśmę. Lusterko trzymało się tylko tutaj na tym kawałku, więc podgrzałem sobie to, odkleiłem, teraz sobie to odtłuszczę i przykleję na taśmę. Mam nadzieję, że tyle taśmy starczy, będzie to trzymać. Więcej nie miałem, tak więc przykleję to. Zobaczymy po jakimś czasie, czy będzie się to trzymało. Po przeczyszczeniu lusterka, lusterko działa, otwiera się już normalnie.